Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom, ekstra obrotowe nasze. Mówi o tym, że Ziobro, tak internet podaje, ma zainteresować się firmami pożyczkowymi oszustystycznymi, które biorą na lichwę, na duży procent, jak również bankami, które kłamią, nie mówiąc już o sądach i innych sprawach. 21 wieku 2017 roku. Mama to chyba przeżyła wszystko. Samotność.
miary na Harskiego, ale ja tam nie żyję. Także proszę Państwa, najlepiej jak każdy sam się zatroszczy o swoje. Swoje życie duchowe, swoje zdrowie duchowe. Proszę Państwa, bo z tego, co tutaj wioska na płocie nam podpowiada, wynika, że ludzie swoim się nie interesują, a interesują się cudzą rzeczą, cudzą pomyślnością, a raczej może i niepomyślnością. Jeżeli na wiosce, na płocie stoją baby i krzyczą gdzieś tam na kogoś, nie daj Boże, niepełnosprawnego. No i tak było. Ja mówię, babo, ona mówi, nie jestem babą. Ja mówię, no jesteś, jeżeli baba na płocie siedzi, a kury gdaczą, kury kwiczą, jajka liczą, baba na babie siedzi, to tak jak kura na kurze, na płocie, oczywiście. Gdzie siedzi kura? No na dachu, jeszcze tu nie widziałam kury, ale pewnie by wskoczyła. Także proszę być z nami. Polscy ludzie zaufali młodzi, tak? Uważają, że... Tej linii PO też zaufali, ale... Są przekonani, że w ogóle zgubią, ci zgubią. Sobie nie radzą, też mają... Młodzi zaufali, a pajęczyca, firma, proszę Państwa, T-Mobile jest w internecie, nazywana pajęczycą, i pajęczyca to sobie nie popuści. Pajęczyca będzie ciągła. Ach, przywieziemy, dostarczymy Państwu. Makryna Mieczysławska przywiezie Państwu. Router, ja już jeden mam, bo on mi się bardzo dobrze teraz przydaje. Dopiero teraz widzę, że dzięki routerowi mam działanie ekstra. Router, telefon przywiezi zamiast za 50 zł, to za 200 zł. Nie wiadomo, ile będziemy płacić. Zobaczymy, może się już pozmienił. Teraz wyjmę te telefony, będziemy sprawdzać. Do rejestru dłużników i to stanowi umowę. Po prostu ten chłopak jako pracownik firmy T-Mobile powiedział, że on się o to zatroszczy, żeby mi dostarczony został telefon za 49 zł i będzie płacony przez 3 lata po 50 albo przez rok po 50, a rok po 100. Jak widzimy też z tych statystyk. No dobrze, telefon dostarczony. Zwiększa się z czasem. Ale nie za 49 zł, tylko trzeba było zapłacić 200. To ja będę pod blokiem odbierać telefon za 200 zł? Proszę Państwa, firma Krzak? Pajęczyca sięgnęła Krzaku? Zakładać najgorsze scenariusze. No bo akurat nie chciało mi się iść do domu, ale widzę, że biegnie ten nasz wspaniały kurier, on jest wspaniały chłopak. I na ławce sobie szybciutko wypełniłyśmy, ale musiałam zapłacić nie 49 zł, tylko 200. No ten chłopak nie jest winny, bo on o niczym nie wie. I nawet otworzył pudełko, jaki telefon. Mówię, o, fajny telefon. Ale okazało się, że ja taki już mam. No ale trudno, on jest fajny, bo na dwie karty. No ale nie 49 zł, tylko zapłaciłam 200, ale jeszcze i router powinien być, a routera nie było. Także jeżeli tak lekceważąco podchodzi do ludzi firma T-Mobile, no to ja nie wiem, czy ludzie nie będą przychodzić. Nie wiem, czy to jest dobra robota pod inwestycje super firmy T-Mobile. Oj, chyba nie. Teraz jest taka wielka konkurencja, że są abonamenty nie po 60, nie po 100 zł, tylko po 19 i jeszcze po 17. No, ja raz tutaj tej kobiecie z przykrością podziękowałam, bo no za dużo mam tego, ale widzę, że skoro będę przechodzić z firmy Orange, z firmy T-Mobile, no najbardziej podpadła ta firma Orange, ale będę z tych firm przechodzić, przejdę sobie na 19 abonament, to takich abonamentów ja mogę mieć 10. Wtedy zapłacę ile? 190 zł. Tanio jak zobaczę, prawda? Natomiast te firmy
tak rozpasały i mówią, że to jest najlepsza sieć. Kto tak mówi? Kłamca. Kto tak mówi? Taki, który kombinuje, który kręci, który coś kręci. I teraz w czasie Ziobry nie jest to możliwe, żeby na długą metę takie firmy oszustystyczne mogły działać, mogły żyć, mogły być. Ludzi nabierać. Zwłaszcza, że zaskoczyło mnie nawet to, co w internecie było powiedziane, że Ziobro zajmie się firmami pożyczkowymi, które biorą na liczbę. Że Ziobro zajmie się firmami pożyczkowymi, które biorą na duży, wielki procent. No zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. I teraz oczywiście, że życie nie jest łatwe, jak Ziobro się upora jeszcze i z tymi problemami. To jeszcze i z tymi, bo linia Misia działa, jak widzicie Państwo, bardzo skutecznie i bardzo szybko, że ci z Gazety Wyborczej i ci SPO w ogóle mówią wciąż. Co tak szybko, co tak szybko, po co tak nagle, po co tak nagle? Że to jest tak nagle, że to jest tak szybko. Już mam telefon na kartę 35 zł miesięcznie, 2 lata się kończy, przechodzę na inną, ale ta Virgin, firma to jest taka, nie umie się zareklamować, one mają coś w sobie, mają potencjał. Firma Virgin jest najlepsza, bo jest najtańsza, ale nie umieją się zareklamować, widocznie mają tak bardzo dużo już chętnych, że oni nie muszą aż tak bardzo się reklamować, jeżeli mają bardzo dużo chętnych. Ale jeszcze jakaś inna firma, jeszcze 17 podpisów, i niedługo będzie po 15. No i takich przejdziemy z T-Mobile'a, z Orange, przejdziemy tu, będzie się kończyło i akurat. No to niech się sobie śmieją, dziady. Przed upadkiem. Pycha chodzi przed upadkiem. Słyszeliście Państwo o historii upadku Babilonu starożytnego w roku 539 przed naszą erą. Tak, to finanse. Dziękujemy za dokonaną wpłatę. 11.49. No dziękuję. Firma Takto Finanse. Nawet lubię to Takto Finanse. Taka fajna firma. Dziękujemy za dokonaną wpłatę. Thank you.
na stworzenie też czegoś nowego. Dokładnie. Jakiejś trzeciej wartości, prawda? Twoje, moje plus nasze. Plus nasze, dokładnie. A Helena, z jakiego filmu, może z pracy, z jakiegoś pomysłu jesteś najbardziej taka zadowolona? Właściwie to złe słowo. Z duma. Bo to jest duma. Ja jeszcze coś fajnego najbardziej duma. Duma właśnie z tego ostatniego naszego filmu. Czyli napisu, tak. Byłam od początku zachwycona. Od 4 o 10 w konkursie. Krótkich metrażek. 4 sierpnia, godzina 10. Zapraszamy serdecznie. Będzie również po temu rozmowa z twórcami. Od początku byłam zachwycona fabułą i ciekawymi, niebanalnymi dialogami w scenariuszu. O czym jest film, Asia? O czym jest film? Film jest, jakąś abstrakcją na temat współczesnego społeczeństwa. Ale to daleko idącą. Można tak powiedzieć. Każdy z naszych bohaterów przedstawia jakieś inne charakterystyczne cechy, które są dość sztampowo pokazane. Banalne, prawda? Jedna kamienica, jedno mieszkanie, jeden blok. Bardzo, bardzo zamknięta, autonomiczna przestrzeń, gdzie tak naprawdę w ogóle nie wychodzimy z pomieszczeń. Mamy, nie mamy planów. Teoretycznie tak, bo produkcja etiuda studencka i tak dalej, ale czy niski budżet, no bo to chyba... Dobrze, zmieniamy pytanie. To pytanie do producenta.
reklamy to są tak złodziejskie, że oni sobie nabijają kabza, ty będziesz słuchała reklamy, jak również ty będziesz przekaźniczką tego, co oni w tej reklamie powiedzą. Niech się oni wypchają, niech się oni wysrają, niech się oni wykopcą, niech się oni wyplują, jak również niech się oni wyszkują, gdy nadaje nasze radio. To KFM, to Conchita Barbie Baby. Jeszcze tego. Jest nowym szefem FBI. Ja przerwa, zapraszam. Setki połamanych drzew, zerwane dachy, linie energetyczne oraz liczne podtopienia. To skutki nawałnic, jakie przeszły w nocy w północno-zachodniej Polsce. Około 35 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Dziś w całym kraju strażacy interweniowali blisko 600 razy. Najwięcej szkód burze wyrządziły w województwie wielkopolskim. Tylko tu strażacy interweniowali prawie 360 razy. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wiatr spowodował, że zostało połamanych i powalonych setki drzew, które w wielu przypadkach tarasowały wiele dróg, a także szlaków kolejowych. W kilkudziesięciu przypadkach w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim silna wichura uszkodziła bądź też zerwała dachy. Wysoka temperatura była uciążliwa, nawet groźna, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób z chorobami układu krążenia. Są jednak sposoby, by zmniejszyć ryzyko udaru czy przegrzania. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Fasocznik. Jak radzić sobie z upałami? To jest najpopularniejsze pytanie w ostatnich dniach. Nie wiem. Na szczęście są eksperci, tacy jak profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który radzi, żeby w czasie, gdy temperatura przekracza 30 stopni, każdy pamiętał o kilku podstawowych zasadach. Zatrzymałem w lipcu 2016 roku. Do zatrzymania w tym
325 zatrzymało czwartego podejrzanego, Jacka M. W czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli broń palną, na którą nie posiadał. Jeszcze i broń palną. Oraz liczne ilości środków psychotropowych. Federalne Biuro Śledcze ma nowego dyrektora. Amerykański Senat przytłaczającą większością głosów zatwierdził nominację Christophera Ray'a, którego w czerwcu zgłosił na to stanowisko prezydent Donald Trump. Ray zastąpi zdymisjonowanego w maju Jamesa Comeya. On this nomination, the yeas are 92. Głupek posiada adupek. Nominacją Christophera Ray'a głosowało 92 senatorów z obu amerykańskich partii politycznych. Przeciwko było tylko 5 demokratów. Taki wynik głosowania jest wyrazem wysokiej oceny fachowości zgłoszonego przez Donalda Trumpa kandydata oraz przekonania większości senatorów, że nie będzie on ulegał wpływom politycznym, nawet ze strony prezydenta. Jednym z jego zadań na stanowisku szefa FBI będzie bowiem kontynuowanie śledztwa, którego celem jest wyjaśnienie charakteru kontaktów otoczenia Donalda Trumpa z Rosjanami. 50-letni Christopher Ray był zastępcą prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych w latach 2003-2005 za prezydentury George'a Busha. Po odejściu z Departamentu Sprawiedliwości praktyki prawniczej. Christopher Ray staje na czele biura, który zatrudnia 35 tysięcy pracowników i dysponuje budżetem w wysokości 8 miliardów dolarów. Jego zadaniem jest ściganie sprawców ponad 200 przestępstw federalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś w wielu miejscach kraju przelotny deszcz, miejscami zwłaszcza we wschodniej i południowej Polsce, także burze lokalnie z gradem. Od 20-23 stopni na wybrzeżu, do 27 w centrum, do 35 na południowym wschodzie. Wiatr słabo umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1004 hektopaskale i będzie rosnąć. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 12 jest środa, drugi dzień sierpnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a my sporo mówimy o historii. Oczywiście w związku z faktem, że mijają 73 lata od wybuchu powstania warszawskiego. Co czuli mieszkańcy okupowanej Warszawy? O tym w rozmowie z naszą reporterką Kingą Kwiecień mówi Jerzy Paczkowski. Jerzy Paczkowski, w Warszawie, na ulicy Puławskiej. Jeden z zaemigrantów, który po prostu poprosił się zajmować, powstałem warszawski, wziąć udział jako łącznik, ja za to się zagodziłem. W tym wieku, że nie myślę o tym, co chcę pozostać, niestety na mnie młodzież była pod presją okupanta, który robił masakrę z młodzieżą, łapanki i rozstrzygowania, młodzież nie wytrzymała, to się musiał na prostu nastąpić, to co nastąpiło. Czyli pana jak walczyć, czy sam się pan uczył z kolegów? Nie ma tu, jest tu i koniec. Może byłem są strzały, chyba nic tu się brała pani. Tam czapkę na takiej wysoko jak puświńczek. Miał to wzrost, prawda, za kamp, prawda. Puszł stary, bo ten czapce pozostać pani, że ręki już mi zmieniła. A czy pamięta pan taki najtrudniejszy moment w tym okresie dla pana? No miałem takie trudne okresy, proszę panią. To było na kampie kolderskiej. Zaczął pójść po naszym domu, prawda, i uderzył bunkier, bo przed budynkiem, znaczy na sam roku zaszli promenadę, bo bunkier tam byli koledzy ścielcy w bukrze, prawda, to w ten bunkier wpadł pociec, bo to ciągu, także kolega stracił rękę, no skoro zwalona, bo nie dowódca mnie, mówi zajączek, miałem sobie zajączek, sąd raz, dwa, mówi, w jaką stronę przyleci, bo wreszcie tam są, mówi, koledzy z piata mają, a piat był z rzutów, ale myślę, że taki był budynek zrobiony, po prostu był ścianiem, ale żeby ten budynek zaczął wróć z tego czołgu, bo te ściany w lewej stronie, z prawej strony, żeby coś nie ciągnęło. Może się ciągnęło w niemieckim na głowie, ale żeby zauważyli, że z tamtej strony, że byli mężczyźni, żeby zauważyli, że czołg zasunęli w niego, a nie zadzieli w gąsienicę, kruszenie gąsienicą. On już zawrócił brutalnie w lewilaka, pojechał pod stronę łazienek, to pod chorążek w lewo i potem stanął nad Rudgiera przed parkiem. Tam w tych budynkach i zaczął wrócić, tam dwa lub budynku, cały front odwalił. I tam tylko sięgnęli, prawda? I dowódca mówi do mnie, żeby usiadł ten ciąg, wejść go rozbroić, ten ciąg w środku, ale w końcu dowódca zatrzymał, bo tak poszedł sam kolejny, już nie wrócił tam, nie wiem, także zrazu rozdawałem sobie życie, to sobie tam, a potem wchodziłem to samo przez Ocińską, tam na promenady i to ktoś mi sięgnął z dworkowej, puszczł serię po mnie, ja nie uciekałem. Na nie mają w miejscu, mówię, upadłem bez ruchu. Miał pan wstać? A nie mogę, bo się ruszył, bo to by panie Maciu zarnie.
wiedziałem, że przeszedłem. Ciągałem na kolejne nauki, jakby się szczęśliwie dotarłem do swoich tam kolegów, prawda? I opowiedziałem to wszystko, nie będę mi panią musiał i normalnie jak tam nie był. Chciałem się ciągle przeniemuje, tam się tak pić, nie pani teraz na coś chodziłem, ale brawałem się ciągle. A my jednak odpuszczaj was tylko to sami pani szczął pocisk padł do pokoju, bo to było na ulicy Czeciota, na Kodyńca. Ale nie pani jak wchodził do Nica i wychodził do Nica, nie pani żadnego nie wypada. W tej chwili nie stanie się pytaniem, co jest lepsze dla niepoległości czołgami. No i pani wszedł pocisk padł przez okno, bo ja się zadarł w pokoju. Proszę pani, niech nie został ranny. Ja jeden zacząłem przytomnąć, upadłem, na ciotkę lęba, czy sam jestem, nie ma nikogo. A co poczekali koledzy, ale proszę pani przez chwilę patrzę, pani taka dziura jest, jakby po tej dziurze zaczął rąbać z jego czołgu. Bo już na obserwacji, musiałem uciekać, ale nie poszedłem w tej swoją dziurę, bo się zranić za chwilę, wiem, przez siatkę. Ja się pojrzałem przez siatkę i pani do tyłu, to z barkady pani nie wiesz, na tym momencie pani z tej siatki w tę trawę, no i uciekam tam, tak, no. Tam i na ulicy siedział paru powstańców, tam stoi pomnik na nadwórkowej. Przecież 11:10 jest, a w parku szósta trawie pani od parku, co rozsiedlewane dzieci, po 8, po 9 lat, może mają. Miał pan kontakt wtedy z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi? Ja mieszkam je pani przy Rzutprawskiej Rezawickiej, mieszkam je miałem. Tam nie była barykada, bo ja tam przychodziłem. Prawda się pani, zakładałem je po drodze, prawda? To pani się wyszedł pod barykadą. Ja na domu składałem, tam na się wpadłem, pamiętam, że panią pocisk myślał z ogięcia. Wpadł, znaczy przez podwórko takie, bo mówię, pani był, i był wnęka była i piwnica w dół, prawda? Że pani zawadził się o ten kawałek tego muru. Wpadł z moim pokolem do piwnicy. A tam się ludzie byli, skończyli w piwnicach. I ten pocisk wpadł mojej matce, mojej babce, ludziom, wszyscy cały tym ludziom to mieszkali. Pocisk wpadł im pod nogi, wzajemnie było. Tak, zginęło, wszystko zginęło. Na pewno ten pocisk wynieśli, pani tylko woli na podwórku. Takie same epizody chyba niestety. Popuszczałem Warszawę, nie będę tak upędzany, że się nie upuszczał. Ja się chyba zgłosiłem do kolegów. Z kobietami, bo coś mały taki. Ja mnie nie znam, patrzył, nie pani pójdę rano, nie wolę. Nie poszedł z kobietami, znaczy z kobietami i wie pani, mężczyznami, starszy brata ludźmi do Pruszkowa. Na normalnie ulał tą Zabicką przy fortach. Też ludzie wypędzali, pani Niemcy, słyszycie Jurek, a nas Niemcy bronili pani ósemkami. Kiedy wie pani, szedł tam to 10:08, czy tam 7:08. Z karabinem lewej prawa strona poszedł do niewoli, to jest tak zwane. To już myśli byli na przyjęciu, panią, to Niemcy, ci piloci, co byli tam, to chyba jak Niemcy potrafili zrobić się ręce tak na układane, oni rozsadzione i ha, 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 śmieli się, wie pani, na jeśli to my na krakowskim, ale jak krakowskim uciekły, bo tam willy, takie pływały, willy stawił, bylą, i tam był punkt opatrunkowy, w tym momencie patrzę, Niemiec jak jakoś się odwrócił, ja w tym momencie pryk, i w tej willy, tam w tym podwórku wpadł. Te środki pani na łóżko, pani mi podłóg na lodze zmieniły, prawda? Bo cały krew leciał, bo tam było, że nie goniło. No i stoi chłop. I tam pies polski chłop stoi. Przy tym Niemcu. To był w Niemiecji, bo nikomu nie polował. Ja jestem bardzo głodny, mówię. Ja wiem, głodny jestem, ale ona miała mi tak chłopak. Ma do roboty. Ja nie mówię, że mówię, że w polu. To nie będzie od. A mam coś, co chciał powstania? A to pani się pali. Bo oni potem popalali cały dom po kolei. Wie państwo, po prostu z tej złości, wie pani. Każdy mój dom, jak kraszyłem, to normalnie dom stał. Może tam się była ślepy panią. A nie jest to oficer, tak pan mi mówi. Po polsku mówię. Jest kuchnia, masz w domie menaczkę łyżkę. By się zdawał, mówię tu na tym. Mówię się, jeszcze dam ci koc. Jeśli miał cię przykryć, mówi. Go pamiętaj, jak wiem, że jest to uciekniesz, mówię. Tylko zostaw. Bo ja za Warszawie jestem. A nie miał pan takiego momentu załamania, że już pan czuł? Nie, nic. Nic naprawdę, nie. Nie. Co pana najbardziej trzymało przy życiu? Chęć walki? Tak, ja bardzo mnie wiesz. Ja pamiętam te mój łapanki, to wszystko się pamiętam dobrze. Także chęć walki, proszę państwa. No, ty ktoś chciał żyć w tamtych czasach? Tak.